Dziękuję. Usiądźcie sobie wygodnie. Raz, raz, jestem tutaj, super. Czy jest tu możliwość tego drugiego, żeby mi podać? Tak, bo z reguły wolę skorzystać z dwóch. Może z czasem będziemy mieli szerszy pulpit. Dziękuję. Cieszę się, że jestem tutaj z wami dzisiaj. Nie wiem jak wy, ale ja jestem w takim czasie, w którym myślę sobie o tym, jaka jest przyszłość dla naszego życia osobiście, jaką mamy przyszłość dla Kościoła. Jestem tym bardzo żywo zainteresowany. Wierzę, że wy jak jesteście tutaj, to pewnie podobny sobie cel zadajecie, jaki jest cel i sens mojego życia i jaki jest cel i sens tego Kościoła, do którego przychodzę. Jeżeli sobie nigdy to na to pytanie nie zadałeś, tego pytania nie zadałeś, to chcę cię sprowokować do tego, żebyś sobie je dzisiaj zadał. Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem wspólnie na tej łódce, którą się nazywa Społeczność Kościół i my gdzieś w jakimś kierunku płyniemy i bierzemy też za to odpowiedzialność, my wszyscy, że płyniemy na niej. O tyle, wiecie, w świecie jest tyle łatwiej, że jak wyjdziemy sobie na taką... Znaczy tak, jeżeli tutaj, używając tej metafory, tu wyjdziemy, to zawsze możemy z niej wyjść. Ale kiedy wyobraźcie sobie, płyniesz na oceanie, to nie ma kiedy z niej wyjść. I kiedy jest trudno, kiedy są problemy, kiedy wychodzą nasze wady, kiedy wychodzą nasze problemy, to my nie uciekamy. Wiecie dlaczego? Bo nie mamy gdzie uciec. I my musimy na takiej łodzi ze sobą współpracować, mimo różnych rzeczy, które wychodzą. A jak ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który jest kapitanem statku, notabene nasz Jacek podopieczny tam, Sławek podopieczny tam dołączył, to rozmawiałem z tym kapitanem i on mówi, faktycznie na tej łodzi, kiedy wychodzą różne trudności, kiedy wychodzą różnego rodzaju nasze ukryte jakieś tam rzeczy, bo wychodzą przy ciężkiej pracy, bo wychodzą, kiedy jest burza, kiedy jest sztorm i wtedy, wiecie, tą łodzią rzuca na lewo, na prawo, ludzie się zastanawiają, czy przeżyją. Rozumiecie, strach wychodzi, czy ja przeżyję. Bardzo różne rzeczy uzewnętrzniają się w człowieku. Dlaczego? Ponieważ są na ekstremalnej wyprawie. W naszych społecznościach, kiedy przeżywamy ekstremalne rzeczy, kiedy mamy trudności, to jest bardzo łatwo zostawić to miejsce. Ale chcę wam powiedzieć, żebyście nie popełnili nigdy takiego błędu, żeby gdzieś pójść ze względu na to, że jest ci trudno lub jesteś konfrontowany lub wychodzą twoje wady lub jeszcze cokolwiek innego się pojawi. Wiesz dlaczego? Ponieważ nigdy swojego życia nie ukształtujesz według tego, co Bóg chce zrobić w twoim życiu. I to jest bardzo ważna myśl, żebyście dzisiaj to uchwycili. Amen? Pomodlę się teraz o was, o to, co będziecie słyszeli dzisiaj. A będziecie słyszeli różne rzeczy. I pomodlę się i jeszcze wprowadzę w jedną rzecz was, wstęp, a później dopiero przejdę do tego głównego tematu, o którym dzisiaj chcę mówić, czyli modlitwa. Ojcze Wszechmogący, ja błogosławię każdą osobę, która dzisiaj tutaj słucha tych słów. Ojcze, błogosławię wszystkich tych, którzy są przed streamingiem w różnych częściach Polski. Panie, błogosławię każdą z tych osób. I modlę się, Duchu Święty, abyś wykonał dzieło, które chcesz wykonać w naszych sercach, naszych umysłach, naszych ciałach. Duchu Święty, modlę się o to, abyśmy dzisiaj nie słuchali tylko słów, ale żebyśmy przede wszystkim w tych słowach słuchali Twoją wolę, abyśmy mieli z Tobą kontakt. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli Kościół ma być zdrowy, to musi odkrywać słowo, które jest głoszone z kazalnicy. Potrzebujemy odkrywać znaczenie Pisma Świętego i słuchać tego słowa, które jest podawane z kazalnicy, bo to, posłuchaj, jest bardzo ważne, nadaje kierunek naszemu zgromadzeniu. Pomyśl o tym. To nadaje kierunek naszemu zgromadzeniu, czyli Tobie, bo jesteś tutaj.
kiedy słuchamy zwiastowania słowa, nie powinniśmy w pierwszym rzędzie myśleć o praktycznych poradach. One są podawane tutaj, siłą rzeczy. Pismo dużo uczy na temat codziennego życia. Ale uwaga, nie powinniśmy słuchać przesłania również, które wzmacnia też naszą samoocenę. Czy się to dzieje, że wzmacnia naszą samoocenę słowo, które się cytuje z Pisma Świętego i się objawia, obmawia? Tak. Ale to nie jest główny cel. Jako członkowie Kościoła chrześcijańskiego powinniśmy zamiast tego skoncentrować się na tym, co Duch Święty mówi do ciebie. Jaką wolę objawia w Słowie Bożym, które jest w Piśmie Świętym, do twojego życia. I on wtedy w tej swojej wszechwiedzy, w swoim miłosierdziu może ciebie poprowadzić, kiedy twoje uszy są otwarte i słuchają głosu Ducha Świętego. Jakie korzyści płyną ze słuchania nauczania? Po pierwsze, pomyślcie, skoncentrujmy się. Słuchania kazania rozwija w nas głód Słowa Bożego. Jest taka ciekawa rzecz, że jak w naszej fizyczności nie jemy, to czujemy głód. Ale w duchowej rzeczywistości jest odwrotnie. Kiedy się nie karmimy Słowem Bożym, to umieramy duchowo. Jedynie słowo, które czytamy w Piśmie, słowo, które słyszymy z kazalnicy, może rozbudzać w nas głód duchowy. Bóg tak to zaplanował i chce, żebyśmy mieli tego świadomość, żebyśmy nie stracili z tego z uwagi, bo później będziemy rozczarowani naszym życiem. To słowo z kazalnicy, Słowo Boże, wzbudza relację, jaką chcemy mieć z Bogiem Ojcem. I potrzebujemy na to zwrócić uwagę. Ważna rzecz kolejna. Kiedy dostroimy uszy, to jest ważne, kiedy dostroimy uszy, jak jeździcie samochodem, popatrzcie na mnie wszyscy, tak? Pamiętajcie, że jak przychodzimy do kościoła, to nie po to, żeby spać, bo przespać się można gdzie indziej. Właśnie to o tym mowa dzisiaj. Nie? Że jak jedziesz samochodem i włączasz sobie jakąś stację, jeśli ktoś słucha, a na pewno ktoś kiedyś słuchał, to musi dostroić się do fal. I podobnie jest, że kiedy słuchamy głos kaznodziei, to musimy się zacząć dostrajać do fal, na których on nadaje. Można do tego podejść w cielesny sposób, czyli ty będziesz patrzył, jak on wygląda, jak on się zachowuje, jak intonuje, jak coś tam opowiada. Ale to jest wizerunek zewnętrzny. Czy to jest ważne? Oczywiście, że to jest ważne. Takie polskie przysłowie mówi, tak, że jak patrzysz na kogoś, tak go widzisz. Chyba mniej więcej tak to brzmi. Ale w tym wszystkim najważniejsze jest, żebyśmy słuchali naszymi uszami wewnętrznymi. To są uszy wiary, które pozwalają zrozumieć nam, jaka jest Boża wola i co Duch Święty mówi do ciebie. Zwróćmy na to uwagę. Więc kiedy dostroimy uszy do rodzaju zwiastowania, które porusza jakiś fragment z Pisma Świętego, przyzwyczajamy się do słuchania Boga. Słuchanie przesłania, czyli tak zwanego kazania, obdarza nas słuchem wyczulonym na głos Boga. Pomyśl o tym. Druga korzyść wypływająca z pierwszej. A jeszcze jedną ważną rzecz wam powiem. My potrzebujemy rozeznać w naszym duchu, a mówię o zdrowym kościele chrześcijańskim, i uznać, że ktoś został powołany do naszego życia, żeby mówić nam te rzeczy, choć czasami może nam się to nie podobać. Ja osobiście sam to przeżyłem.
Kiedy wzrastałem w społeczności wierzących i starsi liderzy, pastor mówił do mojego kościoła, do mojego życia, uwierzcie mi, i to wyznaję jako grzech, ale to wynikało też z mojej niedojrzałości, to nie zmienia faktu, że było to grzechem. Ja występowałem często przeciwko tym ludziom. Dlaczego? Bo oceniałem ich po tym, jakie mają wykształcenie, skąd pochodzą, jaki mają wiek, jak wyglądają. I wiecie, co robiłem? Przyrównywałem ich do mojej miary. Ale kiedy zdałem sobie sprawę, że to Bóg ich powołał w tym miejscu, oni sami siebie nie wybrali. To znaczy, że Bóg zdecydował użyć ich, aby mówili do mojego życia, aby kształtowali mnie zgodnie z wolą Bożą. I to jest najważniejsze, żebyśmy, dlatego w kościołach rozeznajemy powołania. Dlatego rozmawiamy z pastorami, dlatego mamy grono przywódcze, w którym się rozeznaje, kto do czego jest powołany i powołuje i błogosławi, żeby mógł mówić, żeby mógł usługiwać. Nie jest to na zasadzie, wiecie, na kogo wypadnie, na tego bęc, nie? A on taki fajny, dobry, super, tutaj się uśmiecha i w ogóle, nie wiem, tak bardzo dobrze wygląda. To nie jest kategoria. Kategorią jest to, co prowadzi Duch Święty. Do czego prowadzi Duch Święty? W Piśmie Świętym czytamy, że na przykład to Duch Święty ustanawia kogo? Biskupów. Pomyślmy o tym. To jest bardzo ważne. To dostrojenie jest bardzo ważne. Druga korzyść wypływa z pierwszej. Słuchanie kazania pomaga nam skupić się na woli Boga i podążać za Nim. Nasze zamiary wtedy schodzą na drugi plan. Ba, moje zamiary jako kaznodziei i pastora odchodzą na bok. Ja mogę mieć jakieś plany, ja mogę mieć jakieś swoje własne wyobrażenia, ale kiedy mówię słowo, kiedy dzielę się czymś, to wtedy i ja muszę odejść na dalszy plan. Boże plany i zamiary istnieją wobec Jego ludu i wysuwają się na pierwszy plan, zmieniają nasze priorytety i prowadzą w kierunku, który przyniesie nam największą chwałę. Ale tak naprawdę to On odbiera sobie największą chwałę, bo kiedy podążamy za Jego wolą, to On sobie odbiera największą chwałę. I wtedy nasze plany odchodzą na bok. Sam Pan oznajmił, Ewangelia Jana 10:37, owce mają moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. To powiedział Pan Jezus. Posłuchaj, popatrz jeszcze, bo już niektórzy widzę, że pouciekali myślami. Chyba, że rozważacie to, to dobrze. Tomek mi tu kiwa głową, że dobrze. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. A dzisiaj chcę was zainspirować do pewnego myślenia. Nie chcę dzisiaj was, wiecie, konfrontować, ale chcę was zainspirować. Trzecia korzyść. Gdy ludzie tworzą Kościół i nakłaniają ucha do głosu Pana, a ich życie nosi na sobie ślady kształtowania przez Jego Słowo, to nasi zwiastujący, którzy tu stają za tą kazalnicą, nabierają jeszcze większej śmiałości, nabierają jeszcze większej pasji, żeby dzielić się Słowem, ponieważ uszy słuchaczy są nastawione na to, co Bóg mówi do Kościoła. Po czwarte, taki rodzaj słuchania przynosi korzyść zgromadzonym wierzącym. I zacytuję tutaj Nowy Testament, bo w zasadzie wielu autorów Nowego Testamentu wielokrotnie nawołują kościoły lokalne do jedności w myśleniu. Bo kiedy mówię, że otwórz uszy i kiedy tutaj słuchamy, to Bóg kształtuje jedność myślenia w kościele. Zacytuję 1 Koryntian 1:10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nic nie było między wami, aby między wami nie było rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Mocny fragment.
List do Rzymian 12:16. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do nich skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Inne tłumaczenia mówią o jedności. Podobny fragment jest w 2 Koryntian 13:11 i w 1 Piotra 3:8. Proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Więc gromadząc się w kościele lokalnym i oddając się słuchaniu Słowa Bożego przez głoszenia, jesteśmy formowani w jedno ciało. Otrzymujemy jedność zrozumienia i celu. I to jest fundamentalne, co potrzebujemy ustanowić w naszym kościele. Ta jedność świadczy o prawdziwej Ewangelii Jezusa Chrystusa. I mowa jest o tym w Ewangelii Jana 17:21, że prawdziwi wierzący będą jedno, bo Ewangelia prowadzi ich do jednej myśli, do jednego zdania. Więc to jest przywilej w ogóle, że my możemy tu w tym miejscu być i możemy być zespalani jedno, ponieważ Duch Święty powołał ten Kościół, abyśmy w nim wzrastali i zmieniali swoje życie. To jest bardzo ważne. Jak człowiek, i teraz można sobie takie, albo jeszcze, dlaczego, taką myśl sobie wpisałem, dlaczego to jest tak ważne? Bo jeśli słuchamy z umysłem zaprzedniętym własnymi teoriami, własnymi pomysłami, własnymi dążnościami, i często bywa tak, jak rozmawiam z ludźmi, że często nawet swoje własne prywatne interpretacje rozwijają, dziwaczne opinie wtedy z tego powstają, to prowokujemy się nawzajem tylko do dyskusji na tematy o tak naprawdę wątpliwych kwestiach. I ryzykujemy zniszczenie tej jedności oraz osłabienie wydawanego przez nas świadectwa Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli tą rzecz. I teraz, jak członkowie Kościoła mogą pielęgnować nawyk słuchania przesłania z pulpitu? A dlaczego o tym mówię? Ponieważ ostatnio miałem sen, który był snem serialem. Miałem 4- czy 5-krotnie sen na temat naszego Kościoła. Nie wiem, czy miałeś kiedyś 4 czy 5 snów na ten sam temat. I w tym śnie było wiele różnych aspektów, ale jednym z tych, z czego, w co wierzę, bo już skonsultowałem się z tak zwanymi profesjonalnymi tłumaczami snów, chociaż tak naprawdę Pan Bóg chce, żebyśmy sami to interpretowali, ale wiem, że są osoby też w tym rozwinięte mocniej. I nawet wczoraj miałem taką rozmowę z jedną z osób, która zachęcała mnie i jakby mówiła, pulpit w waszym kościele będzie bardzo ważną i istotną sprawą. Dlatego ja dzisiaj o tym mówię tak naprawdę nie ze względu na to, że tak sobie wymyśliłem. Ale wierzę, że Duch Święty chce, żebyśmy zaczęli honorować to, co się mówi stąd, a nie mieli jedynie własnych prywatnych opinii i różnych rozmów. Dlaczego? Bo skoro Bóg nawet daje 5 razy ten sam sen, no weź wymyśl to. No nie da się. Co musisz zrobić, żebyś miał 4, 5 razy ten sam sen? No nic nie możesz zrobić. Czyli wiesz, że Bóg o tym mówi. To znaczy, że to jest Jego wolą. A my potrzebujemy nastawić swoich uszu, żeby słyszeć to, co Bóg mówi, bo On to ustanowi. On jest Królem. Więc jak członkowie Kościoła mogą pielęgnować nawyk słuchania przesłania? Po pierwsze, rozmyślaj nad fragmentem Pisma Świętego, na którym opiera się kazanie. Podczas swojego cichego czasu, tak zwanego z Bogiem. Masz jakiś cichy czas,
inaczej możesz nazwać, zamykasz się w swojej komorze, używając fragmentu z Pisma Świętego. Po prostu masz gdzieś czas na modlitwę, bo każdy z was gdzieś go ma. To zacznij rozważać ten fragment Pisma, który usłyszałeś na niedzielnym kazaniu, ponieważ Bóg mówi do ciebie coś istotnego i ważnego. Druga rzecz. Rozmawiaj o kazaniu. I módl się o to przesłanie po nabożeństwie. Właśnie na swojej prywatnej modlitwie. A często mamy taką tendencję, i to nie jest jakby naszą winą, bo może nigdy o tym nie mówiliśmy i z rozpędu pewne rzeczy robimy, że zamiast, żeby nie robić czegoś takiego, że w pośpiechu wychodzę, nabożeństwo się kończy, dobiega końca, później rozmawiamy na temat różnych wydarzeń i to też jest w porządku. Ale rozwijmy sobie taki nawyk rozmawiania z innymi wierzącymi o treści kazania. Rozpocznij duchową rozmowę, na przykład zadając takie pytanie, na przykład Jackowi. Bo to Jacek was pierwszy zahaczy. Znacie Jacka, nie? Jesteś Jacek? Okay. No nie wiem, kogo tu wybrać. Daniela, no. Daniel też. Też on chętnie na pewno z wami pogada. Podchodzicie do niego i mówicie, Daniel, jakie wyzwanie rzuciło ci Pismo Święte dzisiaj? Podchodzisz do kogoś innego i mówisz mu, jak przemówiło do ciebie dzisiaj to słowo? Czy na przykład, co w Bożym charakterze zaskoczyło cię lub co zauważyłeś takiego odkrywczego? Coś może Bóg ci pokazał. Więc zainspiruj innych do dzielenia się własnymi doświadczeniami i swoimi przemyśleniami. To, co cię intryguje. To, co... Bo właśnie mówimy o otwarciu swoich uszu. Co Bóg właśnie do mnie powiedział w tym słowie. Badaj, wiesz co to jest? To jest też badanie swojego serca. Bo wiesz, jak ktoś nie przyjmuje słowa, to prawdopodobnie coś jest na poziomie jego serca, że nie przyjmuje. Zamyka się, blokuje. Czego się blokuje? Bo jest zraniony, bo mu się coś nie podoba, bo jest urażony, bo ma różne koncepcje, bo może nie ufać Bogu, a wydaje mu się, wiecie, konceptualnie zakłada, że jest wierzący, ale gdzieś jego serce nie jest wierzące. Co się budzi? Sceptycyzm, niewiara, kontestacja, bo ma swoje własne różne poglądy. A znowu musimy wrócić do początku? Powołanie. A Bóg mnie też powołał. Nie tylko mnie powołał jako kaznodzieję tutaj na tym miejscu, tak? Czyli ciebie również Bóg powołał na to miejsce. Więc rozmawiajmy ze sobą. Módl się z innymi, żeby Bóg zachował zgromadzenie przed staniem się leniwym w słuchaniu. I żeby błogosławił Kościół coraz mocniejszym pragnieniem stałego pokarmu Jego słowa. Mówi o tym Księga Izajasza 6, 9, 10 chociażby. Możemy sobie otworzyć. Księga Izajasza, 6 rozdział, 9 i 10 werset. A on rzekł, idź mów do tego ludu, słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiecie i patrzycie uważnie, lecz nie poznajecie. Bóg znieczulił serce tego ludu i dotknij tego i znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widziały swoimi oczyma, nie słyszały swoimi uszami, nie rozumiały swoim sercem, żeby się nie nawróciło i nie uzdrowiał. Tu jest fragment, bo wspomniałem o sercu, fragment, który mówi o zbuntowanym ludzie, który występuje przeciwko Bogu i prorok Izajasz mówi, zamknij ich serca. Ale używając tego samego fragmentu możemy zrozumieć taką jedną prawidłowość odwrotną. Kiedy moje serce jest otwarte i nie ma w nim urazy, nie ma w nim grzechu, nie ma w nim czegoś tam, to Bóg chętnie otwiera nasze uszy, żebyśmy słyszeli i widzieli, co On chce do nas powiedzieć. Dlatego tak ważne jest, abyśmy dbali o stan naszego serca. Bo kiedy zamykamy nasze serca, to dlatego Bóg w innych fragmentach mówi, chociażby w Hebrajczykach 5, 11, 14 i jeszcze wielu innych, że możemy wejść w nasze serce może stać się leniwe i możemy nie przyjmować tego, co On mówi do nas. Przyspieszam.
Słuchaj kazania i stosuj się do jego nauki w ciągu tygodnia. To jest trzeci punkt. Możemy pielęgnować nawyk słuchania kazania i w jaki sposób? Ponownie chociażby odsłuchać tego na YouTubie. Ponieważ nie łudź się, że wszystko zapamiętasz, co tutaj dzisiaj było powiedziane. Prawdopodobnie tylko 10%. Ale kiedy do tego wrócisz, możesz podnieść swój standard rozumienia. Są jeszcze osoby, często w kościołach widzę, albo czasami na jakichś konferencjach, że zapisują sobie rzeczy, które Bóg ich dotknął. My ułatwiamy wam czasami to, że z Dorotką, przede wszystkim Dorotka nad tym pracuje, konsultuje się ze mną, rozmawia i mówi, i ona mi mówi, słuchaj, to i to mnie dotknęło. Ostatnio było chyba 5 fragmentów i rozważaliśmy, który z nich wybrać i wrzuciliśmy to na Facebooka, na Instagrama, czyli są pewne myśli, które wrzucamy i one ci mogą przypomnieć to, co było ogłoszone. Nie pozwól sobie na taki dyskomfort tego, że zamykasz temat niedzieli, wychodzi, że ciebie to nie interesuje, bo są zwykłe sprawy. Jeśli uznamy, że Bóg powołuje, że Bóg powołał tą społeczność, powołał ciebie, żebyś tu był, powołał mnie, żebym do ciebie mówił. I rozumiemy to, że Jezus powiedział, jeśli masz uszy do słuchania, to słuchaj. Otwórz uszy swojego serca, bo tak naprawdę w oryginale greckim to nie jest tam liczba mnoga, tylko liczba pojedyncza. Otwórz swoje ucho, a tu jest mowa o wnętrzu naszym. To znaczy, że Bóg chce kształtować i formować naszą społeczność, bo ma coś bardzo ważnego do powiedzenia, powiedzenia do twojego życia. Indywidualnie, do każdego z was. I teraz jedną rzecz, którą chciałbym powiedzieć, która w moim sercu jest bardzo ważna, a to jest kwestia modlitwy. I wierzę bardzo mocno, że Bóg prowadzi naszą społeczność do tego, żebyśmy zanurzyli się w Jego obecność. I powiem wam, że jeszcze nie spotkałem chrześcijanina, który by powiedział, że modlitwa w jego życiu nie jest ważna, że modlitwa w jego życiu nie jest istotna i jakoś tam po prostu się sprawy poukładają. Dziwny byłby to wierzący, gdyby próbował żyć jakoś tam w swoim życiu, a nie modliłby się i nie zanurzałby się w Boga, aby Go słuchać. Natomiast mimo powszechnego, uznanego statutu modlitwy pozostają dla wielu chrześcijan trudnym zadaniem. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, czy modlitwa dla ciebie jest trudnym zadaniem? Pozbawionym czasami radości, wręcz takim trudnym obowiązkiem, który czasem zdaje się nie przynosić żadnych efektów. O tym dzisiaj rozmawiałem z Piotrem przed spotkaniem i on dzisiaj tutaj wam trochę przemycił z naszej rozmowy. Bo jako faceci potrzebujemy przykręcić śrubę, przybić gwoździa młotkiem, naprawić samochód, kiedy się zepsuł, jeśli umiesz, zrobić coś praktycznego. Ale kiedy modlisz się, to bardzo wielu facetów wymięka. Dlaczego? Bo nie ma efektu natychmiastowego. Żyjemy w dobie fast foodów. Wszystko musi być takie. Ale wiesz, zadam ci pytanie. Jak słuchasz swojej ukochanej żony? Jak słuchasz swojego ukochanego męża? Jak słuchasz swojej ukochanej narzeczonej? Jak słuchasz tych osób? To zadam ci pytanie, czy jesteś cierpliwy? Czy chcesz się wsłuchać? Czy chcesz się czasami wycofać? Czy chcesz się po prostu zamknąć, żeby ta osoba coś do ciebie powiedziała? Prawdopodobnie tak. Z czego to wynika? Bo chcesz się jej podobać. Z czego to wynika? Bo chcesz mieć głęboką z nią relację. Z czego to wynika? Bo chcesz mieć korzyści z relacji z tą osobą. Z czego to jeszcze wynika? Bo chcesz przyszłość wiązać z tą osobą. Więc okazujesz tej osobie szacunek należny tej osobie. I podobnie jest z Bogiem. Jeśli my będziemy należnie szanowali Boga, to będziemy też poświęcali czas na to, aby Go posłuchać. I ta świadomość, kim On jest, pomoże nam w byciu cierpliwym, pomoże nam w pobożności. Nie będziemy już galopowali tak, że tylko my sami chcemy powiedzieć nasze rzeczy, które są w sercu, co też jest ważne i nie mamy się blokować tym, co jest w naszym sercu, mamy po prostu dzielić się tym. Natomiast też Bóg nas zaprasza do tego, aby mieć intymną relację z Nim. I też dlaczego nawołujemy często do nawrócenia, żeby ludzie przychodzili i pokutowali? Wiecie dlaczego? Bo jak bardzo mocno pokutujesz, jak bardzo mocno spotkasz się z Jego Słowem, jak bardzo mocno spotkasz się z Jego Duchem, tak w takim poziomie odpowiesz na modlitwę. W takim, jakby, jak to powiedzieć, jak mocno ono cię dotknie, to Słowo Boże,
w taki sposób odpowiesz na modlitwę. Jeżeli to słowo cię nie dotyka, to też nie odpowiesz na modlitwę wystarczająco czy też adekwatnie do tego, kim jest Bóg. Natomiast jeśli Słowo Boże przemawia do twojego serca, jeśli w twoim duchu słyszysz głos Ducha Świętego, to zarazem za tą informacją idzie wiara, która jest zdeponowana do twojego serca i od razu chcesz modlić i uwielbiać Boga i wchodzisz zupełnie na inny poziom relacji z Nim. Dlaczego? Bo doświadczyłeś, że Bóg jest dobry. Nie jest to tylko zwykła sucha teologia, która jest podawana osobom, żeby jakoś ich poprowadzić w moralnym życiu, żeby jakieś narzucić na nich ryzy, wiecie, żeby nie poszli i ukradli, nie zabili kogoś, nie oszukali, czyli narzucamy na nich takie wędzidło moralne. Też jest dobry efekt z tego, że przynajmniej się nie zabijamy i żyjemy w państwie prawa, a tych, którzy zabijają, się wsadza do więzienia. Natomiast ponad to wszystko Bóg chce mówić do twojego serca. Dlaczego? Ponieważ On cię kocha, On stworzył ciebie, On pozwolił, żebyś zaistnieć i On też ma bardzo dobre plany do twojego życia. Więc nie możesz sobie pozwolić na gniew, urazę w swoim sercu, nie możesz sobie pozwolić na zamknięcie swojego serca przed Słowem, nie możesz sobie pozwolić na zlekceważenie pastora, kaznodziei, ktokolwiek to wyjdzie i będzie mówił tutaj, a dopuszczamy kogoś tutaj, żeby mówił ze względu na to, że uznajemy, że to, co ma powiedzieć, jest ważne i może Bóg mówić do ciebie przez niego. I myślę, że Bóg bardzo mocno kładąc na mnie, chociażby przez ten sen, mówiąc do mnie o pulpicie, w tym bardziej mówi do mnie, że muszę teraz też uczyć tych, którzy są tutaj, a chcą tu mówić, w jaki sposób podchodzić do tego pulpitu. Lub też dobierać gości, którzy mają to przyjść. Dlaczego? Bo musimy słyszeć, co Bóg chce mówić do naszego zgromadzenia. I to jest dla mnie niesamowite. Wiecie, co mi to uzmysławia? Że Bóg o nas dba. Że Bóg ma bardzo dobre rzeczy dla nas. Że Bóg ma specjalny pokarm dla nas. Że Bóg ma coś niesamowitego. Dlaczego? Bo ciebie ceni i jesteś dla Niego kimś bardzo ważnym. Każdy z was, kto tutaj jest, chce ci powiedzieć, że jesteś bardzo ważny. Jest to istotne, że tu jesteś. Bóg się cieszy, że tu jesteś. Bóg bardzo mocno liczy na ciebie, ufa ci i nad to wszystko, co ty możesz jeszcze zrobić dla Jego Królestwa, to On się cieszy, że jesteś w tym miejscu i łapiesz relację z Nim, że On doprowadził cię do tego miejsca, do zgromadzenia, w którym możesz słyszeć Jego głos, że On bardzo mocno myśli o twoim życiu. I On mówi, mam myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować ci przyszłość i natknąć cię nadzieją. Jeśli będziesz mnie szukał z tego serca, znajdziesz mnie. On mówi, szukaj mnie z całego serca. Szukaj najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie ci dodane. To jest mocne. Więc nie możemy pozwolić sobie na zaniedbanie i frustrację, która czasami przychodzi do nas z powodu niewysłuchanych modlitw lub z powodu takiego czasami przeświadczenia, że to strata czasu. Że może w tym czasie zrobię coś lepszego, coś bardziej efektywnego, co będzie wymierne od razu. Ale modlitwa to nie wiadomo, czy to w ogóle działa. Dlaczego tak jest? Dlaczego dla zdrowych, skądinąd chrześcijan i członków Kościoła modlitwa stanowi taką trudność? Zatytułowałem sobie tutaj Dom modlitwy dla wszystkich. Problemy w modlitwie tym bardziej martwią, kiedy sobie zdamy sprawę, że kościoły czy też Kościół ma być miejscem modlitwy. Prorok Izajasz mówi w czasie, gdy eunuchowie, oni byli trochę bardziej pogardzani, cudzoziemcy, zostaną w pewnym momencie ciepło przyjęci przez Boży lud. W tym momencie to był Izrael. Czyli Izrael uważał, a widzimy, że to było silne w Izraelu, nawet apostoł Piotr to miał, że Ewangelia powinna tylko dotrzeć do Żydów, a na pewno nie do pogan. Ale Bóg w swoim sercu zamierzył, że wszystkim zrobi miejsce, że wszyscy przyjdą do domu modlitwy. Widzę, że to niektórych z was dotyka.
Więc cieszę się, że jak widzę łzy, to cieszę się, że Bóg mówi do was. Ludzie przychodzą spoza Izraela i będą zachowywali przymierze Boga, a Pan im to obiecał i jest to napisane w Izajaszu 56:7. Zobaczmy, Izajasza 56:7. Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Jeszcze raz zacytuję ten fragment. 56:7, Księga Izajasza. Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i rzeźne ofiary będą mi miłe na moich ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. I Pan Jezus zacytował tę obietnicę, kiedy wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Widzimy, że Page pieczołowicie skręcał i to trwało naprawdę bardzo długo. To nie była spontaniczna akcja, ale on się do tego przygotowywał. On wymierzył to, on z premedytacją porozwalał te wszystkie stoły, które, na których tam były pieniądze, jakieś produkty, on to wszystko wywalał. I on z pasją, to jest napisane w Mateuszu 21:13, Marka 11:17, nie będziemy teraz otwierali tego, ale Jezus powtarzał, że dom Boży nie miał być jaskinią zbójców, lecz domem ludzi modlitwy. To nie jest jaskinia zbójców. To jest dom modlitwy. I Jezus był wręcz wściekły, taką, wiecie, świętym gniewem, że to, co Bóg mówił wcześniej przez proroków, nie było uznane w Izraelu i zlekceważyli to. Więc idąc dalej, gdy przyglądamy się aktywności pierwszego kościoła, a przecież bardzo mocno się inspirujemy pierwszym kościołem, wszystkich nas podnieca życie pierwszego kościoła, które jest opisane w Dziejach Apostolskich, i wszystkich nas to ekscytuje, jakieś rzeczy się tam działy, jaka była miłość między nimi, jaka była relacja między nimi, jakie były znaki i cuda między nimi. I oni byli w procesie, jak i my jesteśmy w procesie. Oni również byli tak samo niedoskonali, jak i my jesteśmy niedoskonali. Ale poddali się temu procesowi, który wprowadził ich w miejsce, Duch Święty wprowadził ich w miejsce, które my dzisiaj czytamy, bo ono jest opisane w Dziejach Apostolskich i mówimy, wow! I wiecie, czasami chcemy już takich efektów, ale wiecie, nie osiągamy tych efektów i jesteśmy sfrustrowani. Wiecie dlaczego? Bo nie weszliśmy w modlitwę. Bo nie daliśmy się poprowadzić w modlitwie. My oczekujemy, że tak z czapki, jak to się mówi na ulicy, nam spadnie. Że to już jest. A Pan Bóg mówi, ja chcę was tam doprowadzić, ale kluczem do tego jest modlitwa. I dopiero na tej bazie będziecie mogli wejść w te rzeczy, które podziwiacie i czytacie w Dziejach Apostolskich. Więc pierwszy Kościół był aktywny. On był w modlitwie. To była jego z jednych kluczowych czynności. Przykład. Kiedy oczekiwali obietnicy Ducha Świętego, zgromadzili się w górnej izbie i co jest napisane w Dziejach Apostolskich 1:14? Trwali znowu jednomyślnie w modlitwie. Trwali jednomyślnie w modlitwie. Po dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Bóg dał im, dodał do ich liczby tych, którzy doświadczyli zbawienia, to najwcześniejsi członkowie Kościoła chrześcijańskiego oddawali się czterem rzeczom. Jest to opisane w Dziejach Apostolskich 2:42 i kiedyś moja żona o tym mówiła. Trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. W nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. Więc zaangażowanie tych chrześcijan w modlitwę było tak silne, że najlepiej opisuje to słowo oddanie. Oni byli po prostu temu na maksa oddani.
Jak kiedy powinniśmy się modlić? Chcę trochę przyspieszyć, ale nie zmieszczę się niestety w tym czasie, który sobie założyłem. Jeszcze trochę powiem, bo byłoby fatalnie, gdybym skończył w tym momencie. Więc jeszcze bądźcie cierpliwi. Jak i kiedy powinniśmy się modlić? Biblia mówi nieustannie. Pisząc do kościoła, apostoł Paweł często zachęcał wierzących do nieustannej modlitwy. I wzywał Tesaloniczan. Bez przystanku się módlcie. 1 Tesaloniczan 5,17. Do chrześcijan w Rzymie napisał, aby byli w modlitwie wytrwali. To jest Rzymian 12,12. Natomiast w Kolosan skierował wezwanie, cytuję, w modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Kolosan 4,2. I był to jeden ze sposobów, w jaki wierzący Kościoła w Kolosach mogli szukać, cytuję, tego, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Kolosan 3, 1, 2. Pierwsze, nieustannie. 2. W duchu. Członkowie lokalnego kościoła, czyli Genezis, nie tylko nie ustają w modlitwie, ale czynią to w duchu. I są różne koncepcje i różne interpretacje tego, co to jest modlitwa w duchu. I pisze o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian 8, 26, 27. I nie otwierając tego fragmentu, albo otwórzmy, bo to jest w sumie ważne. 8, 26, 27. List do Rzymian. List świętego Pawła do Rzymian. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. Jeszcze raz zacytuję. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, bo nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Duch wspiera nas w niemocy naszej. To jest kluczowa myśl. Jakkolwiek byś się dzisiaj czuł, jakkolwiek będziesz się czuł, kiedy będziesz się modlił, zapamiętaj tą jedną myśl. Bez względu na interpretacje, jakie będziesz słyszał w związku z tymi wersetami, jest jedna najważniejsza, podstawowa rzecz. Duch wspiera nas, Duch wspiera ciebie w niemocy Twojej. Duch wspiera Ciebie w niemocy Twojej. Czujesz, jak Cię to podnosi? Czujesz, jak Cię to zachęca? Bo kiedy przeżywasz frustrację, kiedy czujesz niemoc, to czy Ty się będziesz modlił w językach, która jest nazwana modlitwą w duchu? Czy będziesz się modlił po polsku? To jedno jest pewne. Duch będzie Cię wspierał w Twojej własnej niemocy. Dlatego ostatnio mówię o Duchu Świętym, ponieważ On jest zesłany na ziemię po to, żeby Cię wspierał. Bo ja nie mogę nic zrobić bez Ducha Świętego. I Ty nie możesz nic zrobić bez Ducha Świętego. Bo Jego rolą jest, aby nas nauczać. Jego rolą jest, aby nas prowadzić. Jego rolą jest to, aby nam objawiać rzeczy. I On to robi. On to robi również przez chociażby mnie, kiedy mówię do was. I muszę to mówić z pokorą. Ale kiedy ty też będziesz mówił, to również Bóg ciebie będzie używał, żeby mówić do innych. I ty też musisz uznać to z pokorą, że On wybrał sobie takie kruche naczynie, jakim jestem, a jednak On chce, żeby mówić do siebie nawzajem i siebie zachęcać. I to jest coś niesamowitego. To jest petarda. I dobrą nowiną jest, że On Cię wspiera i robi to, wiesz co? Zgodnie z wolą Bożą. Tak jest tam napisane.
Więc kiedy masz relację z Duchem Świętym, to On cię wspiera w twojej niemocy i co więcej, kiedy On wkracza, bo ty Mu pozwalasz wkroczyć, jak to możesz zrobić? Po prostu pomodlić się. Duchu Święty, ja nie mogę, ja nie wiem. Ja nawet nie wiem, jak się modlę. Czuję jakąś presję. Nie wiem, jak z tego wyjść. Przyjdź. I Duch Święty cię wprowadzi w miejsce, w którym pozwoli ci modlić się, czy nauczy cię modlić się, czy cię zainspiruje do pewnego rodzaju modlitwy, bo Bóg mówi w swoim Słowie, że On daje nam chcenie i wykonanie, to On ciebie zainspiruje do modlitwy, która będzie zgodna z Jego wolą. I to jest fenomenalne. To jest sedno, clue sprawy. Od razu czuję się podniesiony, od razu czuję się zagospodarowany, od razu się czuję, że mam przyjaciela, który za mną stoi, mam starszego partnera, Ducha Świętego, który mnie prowadzi, który nie chce mnie stłamsić, ale zachęcić mnie do tego, abym wszedł w Bożą wolę. O co i kogo powinniśmy się modlić? Módlmy się o pracowników i pasterzy. Tak mówi Biblia w Ewangelii Mateusza 9:36-38. Owce, które nie mają pasterza, Pan Jezus się zasmucił. Owce, które nie mają pasterza, mówił do Izraela i się zasmucił, że byli sami sobie pozostawieni. Tam się objawiło współczucie Jezusa jako pasterza pasterzy, jako również powołany przez Niego lud, który potrzebuje ustanowionych przez Niego pasterzy. Ponieważ Jezus uczy nas, żeby... I tam cytuję, proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Boży lud potrzebuje pasterzy, a zdrowi członkowie Kościoła proszą Boga, aby posłał pasterzy do ich kościołów, do ich zgromadzeń, do misji, do różnego rodzaju służb. Nie tylko modlimy się o różnego rodzaju sprawy, ale powinniśmy też modlić się o pasterzy, o pastora, o mnie modlicie się. Ja bardzo potrzebuję tej modlitwy. Ostatnio na wtorkowym, przedostatnim wtorkowym spotkaniu mówiłem, że potrzebuję modlitwy, moja żona potrzebuje modlitwy, bo czujemy w duchu, ja bardzo mocno czuję w duchu, że potrzebujemy modlitwy. Że dochodzisz do takiego pewnego etapu w swoim życiu, że wiesz, że jesteś w stanie pokonać. Dlaczego? Bo stoisz na Słowie Bożym. Rozumiesz? Ja nie przegram. Ja nie przegram. I ty też nie przegrasz, bo stoimy na Słowie. Natomiast możemy sobie ulżyć. To znaczy, że możemy osiągnąć ten cel, który Bóg stawia, ale może być nam łatwiej, kiedy będziemy się o siebie modlili, kiedy wy będziecie się modlili o mnie. Bo ja waszej modlitwy potrzebuję. Bo ja potrzebuję, żeby przez waszą modlitwę Bóg kształcił mnie, abym był odpowiedzią dla tego zgromadzenia. Abyś ty był odpowiedzią dla ludzi, których spotykasz w pracy, w szkole. Rozumiesz? Bo to ty jesteś odpowiedzią. Bo kto jest solą ziemią? Solą ziemi? Ty jesteś solą ziemi. Modlimy się o wszystkich świętych. Nie będę teraz tego omawiał. Później następna rzecz. Modlimy się o sprawujących władzę. I modlimy się o tych, którzy krzywdzą i prześladują. To są fragmenty z Łukasza 6:28, z Mateusza 5:46-47, 1 Tymoteusza 2:1-2, Efezjan 6:18. Ale nie będę czytował, bo nam czasu się kończy. I na szczycie tego wszystkiego dzisiaj, wisienka na torcie, to jest fragment z Ewangelii Jana 14:13. Tam jest napisane, o cokolwiek prosić będziecie Ojca, to wam da. Aby Ojciec był uwielbiony w kim? W Synu, w Jezusie Chrystusie. To jest bardzo mocna modlitwa. Powiedzieliśmy sobie, że Bóg nam pokazuje, o co się modlić, czyli o pastora, o przywódców, o pasterzy w różnych miejscach, żeby byli, mieli takie serce, żeby przyjść Ewangelię. Biblia mówi, żeby się modlić o zgromadzenie, o świętych, bo to my jesteśmy święci. Biblia mówi, żeby się modlić o sprawujących władzę, o tych, którzy nas prześladują. Ale Biblia też wrzuca nas na ocean możliwości, których mówi, o cokolwiek prosić będziesz, to się to stanie. I chciałbym, żebyś jeszcze na moment się skoncentrował, bo to, co teraz możesz usłyszeć, może zmienić twoje nastawienie do tego fragmentu. Dlaczego? Bo ja miałem z tym fragmentem duży problem.
bo Bóg do mnie mówił, żebym o cokolwiek się modlił, żebym modlił się o różne rzeczy, On mi to da. I pamiętam jak dziś, bo wiesz, kiedy Bóg posyła słowo Rema do twojego ducha, to ci się wyświetla pewien fragment, który już pamiętasz do końca życia i już go nie musisz uczyć. Bo kiedy usłyszysz Boga wyraźnie, to już wiesz. I On powiedział, wasze modlitwy mają moc, wasze modlitwy mają znaczenie. Jeśli o cokolwiek prosić będziecie, to się to stanie, ale weź odpowiedzialność za to, o co się modlisz. I jeszcze dwukrotnie oprócz tego fragmentu, a to jest związane z Ewangelią Jana, tam jest dużo tych sformułowań o cokolwiek. Mówił mi, módl się, zachęcam cię, módl się. I On mówi dzisiaj do ciebie. Ja miałem z tym problem, bo jak o cokolwiek mam się modlić? Ale jeśli to cokolwiek nie będzie z twoją wolą zgodne, to Biblia mówi, że ja tego nie otrzymam. Znamy te fragmenty, gdzie uczniowie mówili do Jezusa, wiecie, chcieli się ustawić, nie? I mówili, jak Panie będziesz w niebie, to spraw, żebym ja siedział po prawicy, a mój kolega apostoł po lewicy. Znacie to? I Pan Jezus mówi, okej, no, a chcecie pić z mojego kielicha? No pewnie będziemy pili z twojego kielicha. Fa, tu pach, nie? Efekt był taki, że Pan Jezus był w ogrodzie Getsemane i przyszli tam ci żołnierze, to wszyscy pouciekali ze strachu, nie? No ale oczywiście oni mieli w sercu takie pragnienie, że chcą być z Jezusem i oczywiście wszystko, zrobimy to, co ty. Nie? My też tak mówimy, ja tak czasami mówię, a różnie bywa w rzeczywistości. I Pan Jezus mówi, okej, to będziecie pili z mojego kielicha, ale to, czy ty będziesz siedział po prawicy, czy po lewicy, czy mojej lewicy, to już nie moja rzecz, to od Ojca jest. To już Ojciec zdecyduje o tym, gdzie ty będziesz. Więc nieraz ktoś może przytaczyć nam taki fragment Biblii i zatrzymać nas w modlitwach o cokolwiek, bo zaraz to z tyłu się świeci lampka i sobie myślisz, ty, ale może to nie jest z Bożą wolą, ja się pakuję w jakieś dziwne maliny, nie? Ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz, która bardzo mocno uwalnia. Kiedy modlisz się o rzecz, o której ci zależy, modlisz się o rzecz, którą pragniesz, to pokazujesz Bogu swoje serce. I Bóg będzie ci dopingował. Natomiast jeśli się okaże, że pragniesz o jakąś rzecz, która nie jest właściwa, to będzie cię korygował. Ale nie zatrzymaj się w modlitwie, która w założeniu lub z tyłu w podświadomości, czy masz taką myśl w podświadomości w stosunku do modlitwy, w oparciu o ten fragment cokolwiek, że może to nie jest Bożą modlitwą, a może te pragnienia, które mam w sercu, nie podobają się Bogu, to dlaczego mam tracić czas, żeby modlić się o coś, a może to nie jest w Bożym sercu? Wiesz, dlaczego Bóg dał nam ten fragment cokolwiek? Bo On sprawdza, na czym nam zależy. Pomyśl o tym. On otwiera przed tobą szeroką perspektywę i mówi, módl się o cokolwiek, synu. Módl się o cokolwiek, córko. I On się cieszy tymi rzeczami. Dlaczego? Bo On daje nam pragnienia. Bo On chce, żebyśmy się modlili i poszerzali swoje granice. Bo On chce, żebyśmy powiedzieli do góry, a żeby ona się przesunęła. To może być góra twojego problemu, którego nie jesteś w stanie sobie sam rozwiązać. Nie jesteś w stanie wejść na tą górę. Nie jesteś w stanie przesunąć tej góry. Chcesz coś osiągnąć, ale nie możesz. Czujesz się ograniczony. Kiedy zaczynasz się modlić, to myślisz, że to są marzenia, mrzonki. Ale Bóg mówi, ja cię zachęcam, żebyś się o to modlił. Ja cię zachęcam, żebyś w to wszedł. A ja będę po drodze ciebie rozpalał, abyś osiągnął to, o co modlisz się. A jeśli będziesz się modlił o rzecz, która nie jest na ten czas, albo nie jest w tym kierunku, to ja z miłością cię będę korygował. To ja ci pokażę, że jest zupełnie inny sposób, żeby do tego dojść, albo pokażę ci inną rzecz, która jest znacznie wartościowsza w twoim życiu. Ja ciebie poprowadzę.
ale nie bądźmy zblokowani w stosunku do tej modlitwy, o cokolwiek. Jeśli masz na swoim sercu, żeby modlić się o samochód, to módl się o samochód. Jeśli masz na swoim sercu, żeby modlić się o mieszkanie, o dom, to módl się o mieszkanie, o dom. Jeśli masz na swoim sercu, że teraz potrzebujesz pieniędzy, bo nie masz na jakieś wydatki, to módl się o pieniądze. Nie myśl w tych kategoriach, że Bóg ci ich nie chce dać, bo Bóg jest, nie wiem, skąpy, albo bój się, bo wejdziesz w Ewangelię sukcesu. Módl się, jeśli potrzebujesz uzdrowienia. Módl się, jeśli potrzebujesz, żeby twoi bliscy byli zbawieni. Módl się o to, żebyś mógł mieć fajną żonę, fajnego męża, bo Bóg chce ci to dać. Wnioski. Czy istnieje cudowniejszy przywilej niż ten, który został udzielony każdemu chrześcijanowi, że możemy przez Jezusa Chrystusa przychodzić do tronu łaski, na którym siedzi Jezus. Przez Jezusa Chrystusa możemy przyjść do Ojca i On nas wysłuchuje. Nie ma potężniejszego przywileju. Jeśli będziemy słuchać Jego słowa z Pisma Świętego i gdy będziemy słuchać na modlitwie słowa od Ducha Świętego, to On zmieni nasze życie. I do rozważenia na koniec. Czy masz konkretny plan modlitwy? Zadaj sobie pytanie. Jak zapomnisz te rzeczy, które ja teraz zadam, to sobie na YouTubie możesz odsłuchać jeszcze raz to kazanie, do czego dzisiaj zachęcałem. Czy masz konkretny plan modlitwy? Przyglądnij się własnemu lub sporządź nowy, który będzie zawierał a. czas na modlitwę osobistą i wspólną w grupie we wtorki, tutaj się modlimy w Centrum Zarządzania Światem. B. Czas i miejsce modlitwy. Czy takie masz? C. Konkretne osoby i grupy osób, o które będziesz się modlił. D. Kwestie związane z Ewangelią i Kościołem. E. Sprawdź, czy masz fragmenty Pisma, które są dla ciebie zachęcające i pomocne w modlitwie. Ponieważ dobrze modlić się i bazować na pewnych fragmentach słowa, które mówią o tym, co Bóg chce zrobić w naszym życiu. Amen? Wierzę, że Bóg do nas to mówi, dlatego o tej modlitwie mówiąc pozwoliłem sobie powiedzieć na temat słuchania, kazania i przesłania, bo ono modeluje naszą społeczność i formuje, ponieważ Bóg dla nas ma pewien plan i On chce go zrealizować w tej społeczności, a nie gdzieś tam na przykład, nie wiem, w Krakowie, choć błogosławimy Kraków, w Poznaniu czy gdzieś, bo tam Bóg ma plan dla nich. I kiedy ci ludzie będą też słuchali Bożego głosu, to w Niego wejdą. Ale Bóg dla tego lokalnego społeczności ma jakiś plan. Dlatego my słuchamy Jego, co ma do nas, do powiedzenia. Amen? Patrzę po waszych twarzach i widzę, że jesteście pobłogosławieni, że widzę, że jesteście zainspirowani i to jest miód na moje serce. Bo jak dzisiaj powiedziałem, że dla głoszącego to jest dobrze widzieć, że ludzie słuchają, że mają otwarte uszy. Powstańmy, pomódlmy się. Chciałbym, żebyśmy tak 2-3 minutki spędzili czas z Bogiem teraz. Roman nam zrobi mały akompaniament. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili o to wszystko, co usłyszeliśmy dzisiaj. Amen. Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za słowo, które jest w Ewangelii. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że możemy słuchać, co Twój Duch mówi do Kościoła, do tego zgromadzenia. Boże, modlimy się o to, abyś nam pomógł te rzeczy, które dzisiaj usłyszeliśmy, zrealizować w praktyczny sposób. Ponieważ, Boże, chcemy być ludźmi, którzy są praktyczni. Panie, pomóż nam, abyśmy w naszym czasie modlitwy byli koncentrowani na słuchaniu Twojego głosu, a nie tylko na mówieniu. Panie, proszę Cię o to, abyś nas też, Duchu Święty, wsparł, tak jak Twoje słowo mówi i słyszeliśmy dzisiaj, że kiedy czujemy się zmęczeni, umęczeni, czujemy pewien mozu i nie wiemy, jak się modlić i po prostu wchodzimy w miejsce słabości, to Twoje słowo mówi,
że Ty wesprzesz nas w naszych słabościach i poprowadzisz nas do modlitwy, która jest zgodna z wolą Ojca. Ja modlę się o to, aby każdy z nas dzisiaj i wszyscy ci, którzy słuchają nas na streamingu, uchwycili się tej nadziei, którą Duch Święty nam przynosi, że będzie nas wspierał i będzie się w nas modlił i przez nas o Bożą wolę i On nas posili, zachęci i zainspiruje. Dziękujemy Ci, Boże, że dajesz nam wsparcie, nie zostawiasz nas samych. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz kształtować i formować ten Kościół w taki sposób, jaki Ty zaplanowałeś przed założeniem świata. Bo Twoje Słowo uczy, że Ty dajesz nam wejść w uczynki, które Ty zaplanowałeś przed założeniem świata. Więc Ojcze, uznaję publicznie, że ten Kościół został powołany przez Ciebie, a nie przez człowieka. Uznaję, że to, co mówisz, Panie, ma znaczenie. I honorujemy Twoją obecność, Duchu Święty, na tym miejscu. Honorujemy Twoje Słowo, które chcesz mówić do naszego życia. Honorujemy Twoją obecność, Ojcze Wszechmogący. I chcemy być zgromadzeniem, które Cię uwielbia i wywyższa. Chcemy zanosić Tobie chwałę. Chcemy zanosić Tobie chwałę. Chcemy, aby się w nas podnosił duch wiary, który oczekuje rzeczy od Ciebie, Twoich błogosławieństw i obietnic, ale również wznosi swoje serca pełne wiary i wdzięczności Tobie, w jednomyślności na tym zgromadzeniu. Panie, ponieważ stoimy jedno w obliczu Twoim, nie chcemy ze sobą walczyć na poziomie naszych myśli, serc i słów, ale chcemy być razem w jedności. Naucz nas też, Panie, prowadzić do miejsca wybaczenia, do miejsca usuwania urazy z naszych serc, ponieważ nasze serca są jak ogród, który Ty chcesz, abyśmy uprawiali, aby w tym ogrodzie naszych serc były wydawane owoce. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że ze wszystkiego najbardziej strzeż swojego serca, bo z niego pryska źródło życia. Panie, chcemy, aby nasze serca były czyste. I modlę się teraz, Boże, aby też w tym modlitwie, w tym czasie, abyś doprowadzał nas do pokuty i zmiany, jeśli było do tej pory inaczej. I dziękuję Ci, że Ty to robisz. I Ty podnosisz nas. Nie dociskasz, ale korygujesz, abyśmy mieli otwarte uszy, abyśmy mieli czyste serca, stojąc przed Tobą, Król nieba i ziemi. Ojcze, prowadź to zgromadzenie, prowadź każdego z nas indywidualnie do tego dzieła, do którego nas przygotowałeś. Kształtuj nas, prowadź nas. I dziękujemy Ci za przywilej modlitwy, gdzie przez nią możemy się spotykać z Tobą, twarzą w twarz, doświadczać Twojej mocy. A wszystko to na Twoją chwałę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Sławi. Żegnamy wszystkich tych, którzy są na streamingu. Miejcie się dobrze, do zobaczenia następnym razem. A najchętniej przybądźcie tutaj fizycznie, żebyśmy mieli ze sobą społeczność. Amen? Amen. Już miałem coś zaśpiewać, ale stwierdziłem, że nie będę.